To pójdzie na YouTube'a, to pójdzie na YouTube'a, widzowie, także teraz możecie napisać na czacie: siema YouTube, a my zaczynamy. Mamy dzisiaj takie combo eventów, niemalże idealne pod push. Mamy tutaj oczywiście letnią wyprzedaż w dalszym ciągu, mamy expa golda, epic, twierdza, darmowe pomijanie misji, no wszystko. Wszystko tak naprawdę tutaj jest, także dzisiaj robimy ostry push na serwerze pierwszym amerykańskim. Tutaj od razu pokażę wam i widzom z YouTube'a, co się pozmieniało na tym koncie. Nie za wiele, bo nic nie robiłem wczoraj. Kiedy ja nagrywałem odcinek zabójcy? Chyba w środę, nie? Tak mi się wydaje. No, no to wczoraj w każdym razie nic nie robiłem tutaj na koncie oprócz codziennych czynności. Jakieś tam pupile połapałem. No i tyle, pokarmiłem sobie też te pupilki. Tutaj zarządca się powolutku rozwija. Póki co same ulepszenia kupuje, wiadomo. Też się za wiele nie dzieje. No, klaserek już mamy wszystkie zwykłe itemki. Przez to, że zacząłem rolować gabinet magii, żeby ostatnie błyskotki i pierścienie zdobyć, to już zwykłe itemy mamy wszystkie, zostały nam epiki. Także to też jest oczywiście na plus, bo już mamy to z głowy. Kurczę, co więcej, tak na szybko wam chcę tutaj pokazać. Kibelek, druga aura i pół, jeszcze dzisiaj nic nie wrzucałem. To sobie wszystko powrzucamy. Pupilki codziennie staram się po północy w miarę, jak wstanę tam, nie wiem, 8, 9 ogarniać. Z racji tego, że no najlepiej jest to robić po północy, bo o wiele łatwiej jest w walkach. No i zresztą jak sami możecie zauważyć, tutaj w rankingu pupili jesteśmy top 3. Podziemia w tym momencie ma już 31 osób. No i topeczka graczy was pewnie interesuje. Mamy piątek, mamy godzinę 16, więc tak na dobrą sprawę. No jeszcze cały weekend przed nami, jeszcze tutaj dużo osób pewnie mocniej pociśnie. No ale najwyższy level w tym momencie na serwerze to 244 zwiadowca. Prawie 245. On tutaj ładnie pocisnął. Paladyn też w ogóle 235, też ładnie pocisnął. Tutaj Dypex w ogóle magiem 232. No tutaj trochę z gildii Last Min Heroes widzę, że pocisnęło. Troszkę powbijało levele 200+. Troszkę się tutaj zaczynają przebijać w topeczce. Ale zwróćcie uwagę, że topka się fajnie miesza. Jeżeli chodzi o średni poziom, to chyba Primordial jest ciągle top 1, my top 2, a Last Min Heroes top 3. A w sumie to możemy sprawdzić. Chociaż czekajcie, Primordial to na pewno jest top 1, ale jaki mają tutaj oni? 109, a my mamy jaki? 121, no to tak, średnia to jest, no tak wygląda, ale topka się zaczyna fajnie mieszać. Topka się zaczyna fajnie mieszać, więc to jest na plus na pewno. Turor chyba teraz robi tylko awkę, nie wiem, szczerze mówiąc, na pewno już jakoś bardzo nie grzybi. Teraz tak, no oczywiście od nas tutaj King Przelew, 242 level, ślicznie, psychodelicznie 231, też bardzo ładnie pocisnął. Na 88 miejscu top 1 zwiadowca. Joker Hero. A to jesteś ty, Dustincio? To nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Ale brawo, brawo. No, zobaczymy jak nam tutaj pójdzie. Zobaczymy jak nam tutaj pójdzie push. Teraz tak. To sobie wszystko robimy później. Tutaj standardowo wyprawki ciągle lecą. Nie mamy ulepek, ale jakbyśmy mieli, to no tutaj ten turor. W ogóle co się wydarzyło, bo też pewnie ludzie z YouTube'a mogą się zastanawiać, dlaczego tutaj mówiłem, że Marflow gra z nami, że to jest turor, a nagle pojawia się jakiś turor. Historia jest bardzo prosta, przynajmniej tak mi została przedstawiona. To jest jakiś kolega Turora, który dla beki mu zajął nickname, ale zdecydował się, że będzie grał. Wystartował wczoraj, czyli w czwartek, bo nie wiem kiedy ten film wleci na kanał. No i chcę tutaj do końca weekendu dobić 200+ level. Czy mu się to uda, czy nie, zobaczymy. W każdym razie, no to są dwie różne osoby. Nawet tutaj w opisie jest not real. Zobaczymy, czy mu się to uda. I tak mieliśmy wolnego slota, więc no, zaprosiłem. Oby się udało. Dobra, tu od razu zmienię sobie opis na 120, powiedzmy 6%. Już tak zaokrąglimy do góry. Dobra, salkę wam pokazałem. Twierdzę w ogóle skipnąłem na poziom 11, żeby mi więcej surek leciało tutaj z misji i tak dalej. To też wydaje mi się, że wypadałoby robić. Kwatery teraz lecą na poziom 9. Kopalnia ciągle dyszka, oczywiście gemiki się powolutku kopią. Podziemia tutaj, no też powolutku są ulepszane. Trener 7, tu wszystko po 7. Może teraz w sumie komnatę odpalimy, niech coś tam się buduje. No i co, zarządca wam pokazałem, no i tyle. I tak naprawdę tyle. Pupile regularnie łapę, klaserek ładnie dobiłem. No i czas na push i czas na tutaj wymianę itemków. Przede wszystkim przebieranko, bo mamy teraz maga w lochach. O, proszę bardzo, z bomby nowa broń, piękny rozrzucik, no i to jest to. To jest właśnie to, czego szukaliśmy.
Usuń klejnot, pyk, dobra, ładnie się zaczyna. Poprzebieramy się, pociśniemy trochę lochy, potem się znowu poprzebieramy i tak w kółko, nie? Zobaczcie, tu rękawice nam dają 74, to jest w ogóle bardzo dużo. Dodaj miejsce na klejnot, tutaj sobie odzyskamy klejnocik, usuń klejnocik, zaczniemy od zbrojowni, potem polecimy z gabinet magii standardową. To nie wiedziałem, powiem ci, Dustinie, nie wiedziałem, że ty tutaj w ogóle grasz, ale to fajnie, to fajnie. Paseczek 25, ile my mamy pancerza? 19%, mamy bardzo mało pancerza, więc dobra, ten pasek skipnę, bo tu jest akurat, o, zobaczcie, buciki nam dają dużo, rękawice, no rękawice jeszcze nam dają pancerz na plus, ale okej, niech będzie tak, cyk, zbrojownia, cyk, i co, no przydałaby się druga brońka. W sumie to wezmę, no średnich nie daje za dużo, bo my broń szybko wymieniliśmy, no ale jednak jest to broń epicka, nie? W sensie szybko wymieniliśmy, niedawno wymieniałem, od tamtej pory nie wbiłem jakoś dużo leveli, więc why not, dobra. Teraz tak, no klata by na pewno jeszcze się przydała, do wymiany i powiedzmy paseczek. O, kolejna brońka, Jezu, jeszcze lepszy rozrzut, no nie wytrzymam. No dobra, trudno, co zrobić, jest jak jest. Klasycznie, wiedziałem, że jak kupię tą broń, to poleci jeszcze lepsza dosłownie za chwilę. No i jak zwykle. Mamy jakąś czapeczkę, ale ta nam się nie przyda. Czy opłaca się kwatery robotników robić na 9, czy od razu twierdzę na 10? Ja bym robił od razu twierdzę na 10. To jest taka podstawa, żebyś jak najszybciej odblokował podziemie. O, tu bardzo fajny pasek. Żebyś jak najszybciej odblokował podziemie. No ja staram się utrzymywać około dwa razy większy poziom twierdzy od kwater, więc teraz kwatery lecą na 9 i potem pewnie od razu twierdza poleci na 12, nie? I potem kwatery na 10, no i ja takim powiedzmy modelem idę i rozbudowywuję te budynki. Nie no, kolejna broń, to jest prank, już jej nie biorę. Chociaż z drugiej strony na pachołki może by się przydało, ale na pachołki... Kurwa, ile tych broni leci, no co jest? Na pachołki to my jeszcze... O, klatuwa. Jeszcze sobie ogarniemy jakieś brońki, pyk, pyk, dobra. Jak w ogóle stoimy z wiedźmą? Co ona dzisiaj chce? Trinkety, 47%, spoko. Ta wiedźma, powiem wam, że przez to, ile jest teraz graczy na serwerze? 4,5 tysiąca niecałe. Wiedźma przez to, że jest taka mała ilość graczy, to może nawet szybko iść na tym serwerze. To powiedzmy jest w miarę na plus. Tu jeszcze mogę jakieś potki pokupować, jak nam się będą trafiać. I dobra, wymieniamy gabinet magii, lecimy w lochy. Tak teraz pociśniemy, mówię wam, to jest po prostu coś niesamowitego. Ludzie też zazwyczaj robią 1 do 1 do 12, a później robią twierdzę 15, ponieważ więcej surek będziesz farmić. No w sumie to też nie jest głupie, w sumie tak. Coś w tym jest. Dobra, pyk. Ale no ja zazwyczaj taką strategię przyjmuję. Natomiast no też musicie pamiętać, że ja troszkę skipuję, nie? Zawsze jakieś tam budynki poskipuję delikatnie w tej twierdzy. Więc to też jest różnica. Tam miałem potkę w ogóle na HP, ale zapomniałem kupić. W sensie, no tak, za szybko klikam. To jest chore, dzisiaj mi też same bronie leciały. Aha, czyli jest dowód, że to nie tylko u mnie. Nie piszcie, że mam podkręcony drop, proszę, bo to nieprawda. To co ja napisałem, to raczej pod tych, co nie skipują właśnie. No tak, w sumie racja, bez kitu. A jest tutaj jakiś widz może, kochany? Kochany widz? Czy coś w tym stylu? O, proszę bardzo. Kochani widzowie. Hello, Szarmata, hello. Przypominajcie mi tak co 10, co 15 minut, żebym to mówił, nie? Wiecie o co chodzi. Jakbyście mogli. Ja nie, no ty ksiądz nie jesteś kochany. To akurat prawda. Dobrze, że ta reklamka jest w lewym dolnym rogu, to nie przeszkadza. Ja to głodna jestem. To zaraz. Kurde, no dasz jakiś trinket? Poleciał taki. No takie oto nie chcemy. Chcemy na 3 staty. No ja też jestem delikatnie głodny, powiem wam szczerze. Sianko, Krystian. Aczkolwiek Karolincia dzisiaj robi placzki ziemniaczane. Więc już totalnie nie będę głodny. Totalnie nie będę głodny. Najlepsze jest to, że pewnie osoby, które to oglądają na YouTubie, nie wiedzą o co chodzi i tak słuchają tego i myślą, o czym on gada. Generalnie mam reklamki na streamie, niektóre, które się odpalają na słowa kluczowe, więc co jakiś czas je powtarzam, żeby się odpaliły, rozumiecie o co chodzi. Tutaj wyjaśnienie do widzów z YouTuba, którzy są oczywiście super widzami. Pozdro. Dobra, jesteśmy przebrani, jesteśmy w zasadzie przebrani.
w miarę, tak na dobrą sprawę. Dobra, 12,5% na Magusia. No i to jest to, to jest właśnie to. A my portal w ogóle po tym przebieranku zrobimy? Myślicie, że jest sens próbować? Może nie, może się jeszcze wstrzymamy z tym portalem, dawaj. Stuknięty żongler, 12,5%. No dobra, już. Jezu, przejęzyczyłem się, każdemu się zdarza. Siedzi, kolejny, syjamskie bliźnięta. Zwiadowca. Kolejny. Sater, dziękuję ci pięknie za 3 miesiące Prime'ika. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Na 200 klikaj. Dobrze, dobrze, tak zrobimy. No dawaj, no woj jeszcze padnie. Potem jest chyba zwiadowca i chyba 9 to jest Maguś, jak się nie mylę. No proszę cię, no. O co chodzi? Jadę ryby. Idealna nutka do klikania lochów. Dobra, człowiek guma też raczej siądzie. Trzymaj się, ksiądz, miłego. W takim razie nie będziesz głodny. Jak to zrobisz? Działa, dobra. Dobra, 170 level. I teraz mamy Madame Mystique. Zaraz obejrzymy tą waleczkę oczywiście. Tylko może w międzyczasie sprawdzę procenciki znowu. Czy jest sens tego maga klikać bez przebierania? No 2% niby na nią mamy. To nie są małe procenty, szczerze mówiąc. To nie są małe procenty, ale też nie są duże. A może w sumie jeszcze jakiś ten poklikamy? Jakieś tornadko? Najlepiej by było klikać do 5 w piekle, mówisz, ale na początku w piekle też są magowie, z tego co pamiętam. A jak nam tutaj tak fajnie brońki lecą. Chociaż z drugiej strony jak... No ja bym jeszcze wbił może parę leveli z tornada. Zmienił brońki i próbował dalej. Bo tu już bronie mi dadzą, dają sporo. Zamykasz tornado dzisiaj? Zamykam to mordy hejterom, essa. A mrok? Mroku chyba na razie nie dam rady. Chociaż z drugiej strony... A nie, na mrok mam już 10%, okej. Na wieżę mam 6% w ogóle? Ciekawe. Strefa mroku, tak. Sorry, dzisiaj jestem zakręcony. A, że ty napisałeś, a myślałem, że to ja, dobra. To w takim razie ja nie jestem zakręcony jednak. Co wam to co powiedziałem? Dobra. Siedzi, teraz tak, lecimy do tornadka. Tornada ciśniemy ile możemy. Na ile nam miejsce pozwoli, już nam nie pozwala, okej. To dajemy do kotła, tu jakieś rękawiczki, to od razu damy sobie ofiarkę. I dla Mariuszka coś nam poleciało, spoko. Teraz tak, brońka dla wojownika. Tego nie wymieniamy, tu buciki możemy dać. I wisiorek, ktoś potrzebny wisiorek? Nie, dobra. Coś zaczęłaś mówić, rybko? Daj pachołkom jakiekolwiek bronie i powinno siadać ładnie. Spokojnie, powoli. Dajcie spokój. Damy radę. Co tu zwiadowca potrzebuje? No już tak za bardzo to nic. Dobra, no muszę sprzedać te itemy, co ja zrobię? Te gemiki w sumie, ale gemiki to tutaj trzymam jak pachołkom jakieś epiki polecą. Ze strefy mroku, czy nie wiem. Czy z jakiejś wieży? We will see. Ciepło przygrzało. A co w ogóle wczoraj, Municzku, robiłeś ciekawego, bo cię nie było na streamku? A wczoraj święto, więc... Czyżbyś jakoś świętował? Dobra, 172 level, na którym ja zmieniałem broń jakoś 10 leveli temu chyba, nie? Czy dużo daje ten nowy loszek na start? 2 levele, Madzia, coś takiego. Byłem ze starą? O, a gdzie byliście? W podróży? No way. My wczoraj ze starą byliśmy w podróży do Maka.
pozwiedzać trochę, okej. Okay. Fajnie było, musimy to powtórzyć. Ja ci powiem, no ja dzisiaj miałem ze starą nad taki zalew jechać, w sensie tym, co my tam jeździmy, co mamy obok siebie. Ale stara wstała o 13, więc niestety plany się troszeczkę zepsuły. No cóż, jest jak jest. Także no, nigdzie nie pojechaliśmy jednak. Dobra, ten wojusz nam nie siądzie. Wygląda na to, że nie. Dobra, to jeszcze posprzedaję. Teraz tak, no na tą strefę mroku mamy 10%. To ją jeszcze możemy machnąć. Dobra, i od razu osiągnięcie nam wpadło. Tu jakiś wisiorek, możemy dać. Zamiast tego, chociaż wisiorek Kunegunda jakiś ma, okej. Cześć Fukuro, witam serdecznie. Golda byś wydał? Właśnie chcę troszkę zostawić na przebieranie, ale tak, tak. Jak dzisiaj jest piekielnie gorąco? No jest, w sumie to od paru dni jest tak gorąco. Ale powiem wam... American server started... one week ago. Powiem wam, że byłem na spacerze z psem wczoraj. Chyba raz koło północy i raz koło trzeciej. To było tak zajebiście chłodno. Takie przyjemne powietrze. Masakra. Dobra, może, nie wiem, czy się da radę dobić do jakiegoś... Chociaż nam się już tu gold kończy, nam jest gold potrzebny. Dobra, niech będzie tak, okej. Czy my dalej dobijemy... Okej, okay. Okej, okay, dobra, dobiliśmy 107.4. Tak, od jutra event do Beryla, dokładnie tak, Krzysiu. To sobie weźmiemy, to rozmontujemy. To możemy dać na Barbara, cyk. No widzicie, już się tu powoli ubierają. Neuti taki gorący, to i pogoda to odzwierciedla. A ja dzisiaj dobry uczynek zrobiłem z rana, a jaki? Dobra. Spróbujmy jeszcze jakiś broniek poszukać. To i od razu byśmy tych magów i potem może faktycznie dopiero na piątym piekle byśmy się przebrali. Tych pierwszych magów w... O, proszę bardzo. W piekle oczywiście. Byłem sobie z psem i widzę, że jakiś miły pan szuka puszek w śmietniku. Szuka, to się go zapytałem, czy mu nie przynieść kilku i chyba z 20 dzików mu giftnąłem. Kurde, Foduk, nie poznaję cię. Nie znałem cię od strony bycia miłym. To aż dziwne. A powiem wam, widzowie, że tak, wczoraj po streamie pojechaliśmy do tego maka, tak jak gadaliśmy na streamie. Wróciliśmy z maka, była chyba 21 i zaczęliśmy oglądać chyba 8. Albo 7 odcinek Skazanego, 3 sezon. I oglądaliśmy do 3 nad ranem. Skończyliśmy cały 3 sezon. Tak jak pierwszy mi się bardzo podobał. Drugi też był spoko, też mnie wciągnął. Tak powiem wam szczerze. Tu ten rozrzut nie jest wybitny, ale no może zamienię i zobaczymy. Tak powiem wam szczerze, że 3 na początku, no to tak nawet bym powiedział, że mnie trochę nudził. Ale potem, jak te ostatnie odcinki, jak to się rozkręciło, w sumie to od połowy sezonu, to finalnie do końca trzeciego sezonu polecieliśmy longiem. No mówię, poszliśmy spać jakoś pół do czwartej. Co to za noc była, nikt nie spał, wszyscy do trzeciej, czwartej siedzieli? Nie wiem, może też dlatego, że było gorąco. Mi na przykład było strasznie gorąco, jeszcze wypiłem jednego desperadosa z biedry, tego większego. To mnie tak, no tak mnie zagotowało, że siedziałem i normalnie się pociłem. Dobra, 6% mamy na tego maga. Lecimy. Głównie się fokusujemy na strefie światła, no bo to nam daje najwięcej expa. 35-45? A, no to tak klasycznie. Ale to gierka jest? No to jak oglądnąłeś? To oglądnąłeś czy ograłeś? Nie rozumiem. Głodny ktoś jest może? Jakiś widz? Widzowie? Ciekawe. A, oglądałem jak ziomek gra, okej, okej. No, ale w każdym razie, no bardzo, bardzo, dobra, jak szybko, bardzo nas wciągnęło.
Mówisz, że najgorszy sezon przed nami teraz, no zobaczymy. Zapowiada się ciekawie, bardzo ciekawie się skończył ten trzeci sezon. Zapowiada się kolejny naprawdę bardzo ciekawie, no a jak to wyjdzie w praktyce, no to zobaczymy, nie? Zobaczymy. Skacu, przeczytaj tytuł streama jak możesz, tam jest wszystko napisane. 4 lipa, 5 rozwala, serio? To ja myślałem, że właśnie 5 będzie najgorszy, bo... 5... To jest chyba jakiś kruczki w ogóle, on tam ma tylko parę odcinków. Na czym jestem skazany? Na Disney Plusie. Na Disney Plusie, tylko to jest ogólnie bardzo stary serial, ja pamiętam jak go w telewizji puszczali i mój stary go oglądał. Ale jakoś nigdy się nie wkręciłem. A teraz się tak wkręciłem, że no mówię, 3 sezony machnęliśmy w jakiś... tydzień, półtorej? Coś takiego. Żeby co? O co? Przecież piję zimnego dzika. No? Ma być 6 niby za rok. Madzia mówi, że przed nami najgorszy sezon. 4, że przed nami najgorszy sezon 4. A że 5 rozwala. To ja myślałem na odwrót, nie? Cześć Madziu! W sumie my myśleliśmy na odwrót. Kurde, no czemu to nie pada? Jakie mamy procenty na niego? 2% mamy na niego. Kurde, no musimy go ubić. Już się tu nie chce przebierać. Musimy go po prostu ubić. Przebiorę się na 5 piekle. Ma być niby 6 za rok? O, widzisz. A po skazanym polecam Last obejrzeć? Nie wiem, czy my mamy jakieś plany po skazanym, szczerze mówiąc. Dobra, siedzi. Tak, u mnie też jest tak gorąco. Wiesz, ile jest u mnie stopni? Nie wiem, w sumie ja sam, ale zaraz ci powiem. 29, to wczoraj było gorzej, wczoraj było 32 niby. Ale no gorąco jest, gorąco. Wczoraj to jeszcze u mnie było fajnie, bo w mieszkaniu było tak dość chłodno. A dzisiaj to i w mieszkaniu jest dość ciepło. Dobra. Co się stało? Jezus Maria, no. Już idę. Czekajcie, widzę, muszę jej jajka podać. To mały posiłek dziś będzie? Właśnie nie. Wręcz przeciwnie. U mnie w słońcu 40? What a shit. To też dużo. Kurde, no ty jeszcze padniesz, czy nie padniesz, no? Wojem jesteś. O, dziękuję bardzo. I męczyduszka. Męczyduszka zwiad. Zwiadowcy chyba najłatwiejsi tutaj, jeżeli chodzi o naszego zabójcę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Lot zagubieni to też stary serial. A o czym on jest? Tak, Miłoszek, masz wszystko w tytule. Dobra, siedzi. 188 level. I mamy w ogóle jakąś czapkę. Od razu ją sobie podmienimy. Gdzieś nam tam po drodze poleciała, nawet nie zwróciłem uwagi. Usuń klejnot, cyk. Dobrze, i teraz tak. Czyli tu mamy Magusia, no to robimy watching. Tak zwany. O, dziękuję skarbeńku. Oglądaliśmy Madame Mystique, czy nie oglądaliśmy, widzowie? Chyba nie oglądaliśmy, co? Dobra, oglądamy w takim razie Madame Mystique. Zacznijmy od niej. Tego chyba nie oglądaliśmy, nie wiem. A ty który masz? Na, na, na. Ma, 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 ma. Karolinę dopuść do kubeczków, ona odrobi. Na razie jest dopuszczona do patelni, bo smaży mi placki ziemniaczane. Ja dobiłem 2-4-6 już mega blok, okej. A ty paper w końcu do mnie pisałeś o tej gildii na EU15? Sigma. Sianko Bart Bobel, witam. Bram. No dobrze, dobrze, rozumiem. To na spokojnie, jak się zastanowisz, to dawaj znak. Na razie mamy 20 graczy, 20 graczy na liście.
Właśnie najlepsze jest to, że teraz praktycznie wszystkie aplikacje idą właśnie w stronę takiego TikToka. To też jest dla mnie chore, tak szczerze. Dobra, cyk i męczy dusza jeszcze. Ja nie wiem, jak oni nie cofną tych zmian, to oni naprawdę, no sami sobie dołki kopią pod sobą. Jaki masz procent od kodu? 5. 5%. Dobra. Męczy dusza to pseudonim mojej kobiety? Nie no, co ty mówisz? Przestań. Człowieku. O kurde, są sterylne sedesy, to my dobiliśmy kolejną aurę. Zapomniałem o tym, dobra, cyk. Okej, no i co? Przebieranko chyba znowu, nie? Teraz mamy Magusia następnego. Także robimy przebieranko. Po raz kolejny, bardzo dużo leveli wbitych. Helmik znowu nam daje plus 15, dopiero co go wymieniłem. Ale trudno. To 2 złote od zakupu pakietu? Zależy jakiego. Zależy za ile kupisz pakiecik. Ale nieważne czy to jest 2 złote, czy to jest 5 złote, czy 20 złote. Liczy się stricte wsparcie, więc nawet jeżeli masz mi dać te 2 złote, to po prostu wpisz ten kod neutral i mi je daj. Wiesz o co chodzi? Straciliśmy pancerza na tej wymiance, nie wiem czy to było najmądrzejsze. Cianko Mirales, witam. Nawet grzybka za darmo to też kod wpisuj. Właśnie ludzie się mnie pytają, czy mi to coś daje. No jeżeli chodzi o materialnie, to mi to nic nie daje, ale... Ale może są jakieś tam statystyki. Tego akurat nie wiem. Cianko Jarken, witam serdecznie. Kurde, no żadna broń na mnie leci teraz, zobaczcie. Ale syf. Totalny syf. A na którym poziomie w ogóle odblokuję STRS? A nie, bo ja bym musiał skipować kopalnię w sumie. To jest w tym momencie ciężkie. Skipować kopalnię. No niby mamy event twierdzy, ale z drugiej strony... Chcesz jakbyśmy te kwaterki na 9 machnęli? Zobaczymy, zobaczymy zaraz. Cześć Saszmet, witam. Te darmowe grzybki zwiększają twoją wartość marketingową? A czy powiem ci, że wydaje mi... Oj, nie, nie. Wydaje mi się, że... Może tak być, że jakieś statystyki są, no ale jednak statystyki użycia kodu twórcy są raczej bardziej istotne. I dla mnie, i jakby tutaj dla twórców, nie? Bo ja mam z tego procent, a twórcy widzą ile osób używa. Krypto kopiesz w tej kopalni? Nie, czemu? Dobra. Który to jest taki tragiczny rozrzut? Ten. To podmienimy za to. To jest niby na wszystkie staty, ale trudno. I jeszcze jedna brońka, proszę. Cianko Freshu, ciężki dzień wczoraj z pracy o 4 wróciłem. O Jezu, czemu tak późno? Jak w Biedronce kupuję pieczarki, to też mówię przy kasie, żeby wbija kod neutral. Esteros to już mogę kopać. Też by wypadało go kliknąć w sumie. Jak tak myślę sobie. Nie no Jezu, jak nam teraz rzadko epiki zaczęły lecieć w ogóle. Na początku nam co chwilę leciał epik jakiś. To jest ukartowane przeciwko mnie. Mam nadzieję, że przez najbliższe kilka tygodni nie będzie eventu z epikami. Eventu z epikami może i nie będzie, wariacie. Ale za to będzie legendarny lock za 2 tygodnie. Także no... Jeszcze gorzej, bo jeżeli ta osoba, która tak ciśnie, planuje wydać jakieś dziesiątki tysięcy grzybów na legendarny loszek, no to bardzo odskocz. Dobra. Usuwamy klejnocik, tutaj dodaję je. A, okej. Tu dodajemy, tu dajemy. Dobra. Poczekaj, Municzku, zrobimy to po 200 levelu. Po 200 levelu jakieś tam gemiki kopnę.
Jakie procenty teraz? Sprawdzimy procenty, ja sobie zjem placki ziemniaczane, żeby mi nie wystygły. Kurde, prawie 2%, jak na takie przebranko. A może jeszcze gabinet magii? Też by się przydało porolować? 30, spoko. Ze śmietaną? Nie, z cukrem. Widzicie, dzisiaj już nie było problemu zrobić placków ziemniaczanych, pomimo że nadal nie było śmietany w domu. Ciekawe. Z sosem szefa? Przestań, człowieku. Nie pisz takich rzeczy. Czemu mi nie zbiera punktów na pomarańczowy gem? Jakich punktów na pomarańczowy gem? O czym ty mówisz? Ciąża, hormony nie analizuj. W sumie. Bez kitu. Właśnie, widzisz. Ja mam... Ja mam ten problem, że ja mam bardzo umysł właśnie taki analizujący, że ja dużo myślę, często myślę, mam tak zwany overthinking i tak dalej, nie? A w obecnej sytuacji to absolutnie nie ma sensu. Mirales, o czym ty gadasz? To jest od jutra. Po co piszesz spacją? Weź się najpierw dowiedz i tak dalej. Dobra, nawet nie sprawdzam procentów, po prostu klikamy. Ale to jak zjem placki ziemniaczane. Dobra widzowie, zjadłem, klikamy dalej. A napisali coś o wzięciu kredytu przy okazji? Powiem wam, że do mnie średnio co drugi dzień pisze Santander z propozycją kredytu. Ja nie wiem, czy naprawdę wyglądam aż na takiego biedaka, czy o co chodzi. Ale przysięgam wam, że średnio co dwa dni. I to praktycznie te same wiadomości, ta sama treść. Tylko kwoty się zmieniają. Raz mi chcą dać 20 koła, raz 40. No i o co chodzi w ogóle? Sugestie jakieś? Masz urodziny? To dobra pora na kredyt. O której jutro będziesz? 11. Jutro 11.15 planuję streamka. Wyłącz zgodę marketingową? Właśnie muszę, ale mi się nie chce, szczerze mówiąc. Jakoś tak. No proszę cię, padnij, Jezus Maria. Przebrałem się praktycznie cały, o co chodzi? Tylko widzisz, ja z Santanderem nie miałem praktycznie do czynienia, nie wiem, chyba z rok. A oni mi tak od niedawna zaczęli spamować, tak z miesiąc temu w sumie się to zaczęło. Około. Głodni widzowie, na razie, tak Nekres, masz to w tytule. Na razie wyłączony jest Danio i ten, i Mountain Dew. Może po 17 się włączę. Nie no, zaraz mnie coś trafi, czy ja coś źle zrobiłem? Dobra, mieliśmy na niego 1,70 przed zmianą gabinetu. A ile jest teraz? No 3% prawie, no proszę cię, kurwica. Przynajmniej jedna osoba powinna mieć dzisiaj urodziny? A, być może. Jezu, ale to jest pech, naprawdę. To jest dramat. To jest wręcz dramat. Ale w sumie paper, jak ty dobiłeś ten 2,4,6, to też ładnie jak na tydzień serwera. Dobra, mamy to. Prawie 191. Jezus Maria. Co dostaliśmy? Klatówę. No zostawię ją sobie na później. Okej, znowu nie pamiętam. A, my chyba do tego obejrzeliśmy, tak? Bo znowu mi się to pomyli. Dobra, biczownik woj. Powinien paść szybko, dokładnie. Piekielny ogar zwiat też powinien paść szybko. To profilaktycznie zaczynaj streama mówiąc wesołych urodzin. Dobra, będę to robił. Panie, dalej się nie opłaca, jak za niedługo będzie LD tak szczerze, no chyba, że ktoś leci po jakieś rekordy. Ale chyba na tych serwerach EU14 i M1 ciężko jakieś rekordy, nie?
że raczej to ten. No musi być jakieś combo, musi być, nie wiem, jakiś legendarny loszek, Hellevator, chociaż coś takiego. Żeby jakoś te rekordy siadły. Czarny piątek? Czarny piątek też, to jest bardzo dobry event na pod rekordy, no. A w sumie bez kitu Fame, to też jest prawda, że dopiero wczoraj ogłosili tego LD. Także to też jest prawda. Wszyscy myśleli, że dopiero jakoś na jesień będzie. Ciekawe. No dlaczego nam Wojtek długo nie pada? Sprawdźmy procenty znowu. 3% też na niego, nie wiem, te 3% są jakieś pechowe u nas, naprawdę. Tak, jak ktoś pchał wcześniej to git, ale dzisiaj niektórzy się pocą o level. Na SF Toolsie, Oliwier. Wpisz sobie wykrzyknik kalkulator na czacie i ci wyskoczy mój filmik na ten temat. Powiem ci Fame, wiesz, no są osoby, którym to nie robi różnicy, popchają jak tylko mogą i potem się przebiorą na legendarnym lochu i dalej popchają, nie? To już są takie osoby, które pewnie za bardzo nie liczą grzybów. M1 jest rekordowy mały, jeśli chodzi o nowe serwery. No i U14 też dupy nie urywa, nie? Dobra. I teraz mamy jeszcze Adwokata Diabła. I Adwokat Diabła nam da 200 level. O ile w ogóle padnie. No dokładnie, zbierasz więcej expa dziennie, więcej golda. Jak ktoś sobie może na to pozwolić, to najlepiej jest pchać jak tylko można, nie? Jakkolwiek by to nie brzmiało. Dobra, mamy to! Kolejny loszek odpalony, jesteśmy elitą! Elitą, dołączamy do grona 200 poziomów na serwerze amerykańskim. What the shit! Co tutaj się wydarzyło? Ile mamy leveli 200+? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, na osiem, na dziewięć, na dwa, dwa, jeden, dwa, 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 trzy, dwa, cztery, dwa, pięć, dwa, sześć i my 2-7. No to czy ja wiem, czy taka elita? Gdzie te czasy, kiedy jako na przykład 10 osoba na serwerze wbijaliśmy 200? Ale dobrze, to oczywiście jeszcze nie koniec. Wiadomo. To jeszcze tutaj nie koniec. Sprawdźmy procenty na ostatniego. Prawie 2%. Teraz tak. Strefa światła, Belzebos. To jego jeszcze ubijemy sobie na spokojnie. Delfik pod wykrzyknik grzybki, masz to wyjaśnione. A już mówię, nikt nie zwrócił uwagi. Nikt nie zwrócił uwagi. Ale musiał się ktoś trafić, no jakby to tak. Szybko nam skoczy w sumie ten 200+. Mieszkania pankom! Jezu, to poleci na YouTube'a i znowu zapominam, że na YouTube'ie nie słychać song requesta przecież. Kim jest ten Pilol? A kto to jest Mason? Sianko Widene, witam serdecznie, dzień dobry. Nie rozumiem, co ty do mnie mówisz w ogóle. Że jestem na masie, a to tak. Jeżeli o to chodzi, to jak najbardziej. No proszę cię, no. Cześć Matys. No ciężko już tu i... O dobra. Wystarczyło się spłakać, klasik. Dobra, mamy 13 piętro odblokowane. Obejrzyjmy te lożki. Od razu na szybko. Pociśnijmy może jeszcze tornadko. I spróbujemy troszeczkę pokopać gemików. Jeżeli dobrze rozumiem, to jak najbardziej, Mirales. Jestem osobą doskonalącą samego siebie. Pewnie, że tak.
Jeszcze jak. Dobra, tu w ogóle Close i teraz Belzebos. A jakieś inne procenciki? Jak to tam wygląda? Na wieży mamy 71%, na tego wampira mamy 80%. Na jutra jest za mało ciekawy na masona, a ty mnie obrazić próbujesz, czy o co ci chodzi? Kurde, jakąś brońkę dostałem w ogóle. What the shit? Nie zauważyłem tego. Dawaj mi to. I większy rozrzut do prawej. Neuti dołączył do masonerii. Ja nie wiem w ogóle, o czym wy gadacie. Ale nieważne, nieważne. Dobra, lecimy dalej. Strefa mroku. To nam powinno w miarę łatwo po... Chociaż no teraz Maguś. To Maguś nie wiem, czy na łatwo padnie. Nie ma co dociskać, będziemy potem sprawdzać procenty. Teraz tak. Tu sobie wymienimy, to od razu rozmontujemy. Gemik możemy wrzucić, tu mamy klatówę, też dajemy. Ubieramy powoli pachołki. Strefa mroku nie, wieża. Pierwsza wieża nam padnie i drugi to już jest Maguś, to może być problem. Pierścionek na siłkę, dla Barbarka, jak najbardziej. No tak, Fame, możesz mieć rację, ale raczej tacy, którzy mają... Powiedzmy... Wiesz... no nie wiem, ustaloną ilość grzyba, którą mogą wydać, którą chcą wydać i tak dalej, no to raczej sobie sami przeanalizują, czy warto to będzie robić w ten weekend, czy może jednak na legendarnym lochu za dwa tygodnie, nie? To raczej już powiedzmy w ich gestii jest. Mam jeszcze jeden gem na Intę, ale na razie nie mam gdzie go wsadzić, dobra. Teraz tak. Arenka jeszcze. W sensie tornadko, tornadko. Masoni to taka jakby grupa, która pociąga za sznurki w cieniu. Aha. No to nie, to w takim razie ja nie jestem chyba. Za nic nie ciągnę. Przepraszam, musiałem. Ej, kolejna brońka, tylko rozrzut. A nie, rozrzut zajebisty. Ej, co jest? Dobra, no to bronie nam się same przebrały w takim razie. Nie musimy nawet rolować. Super. Tu już w ogóle widzę, że są droższe rzeczy. Chociaż niektóre, dobra, to te tańsze sprzedamy, te droższe zostawimy do wiedźmy. Okej, dalej. Tornadko 100 przebite. Tu mamy jakiś epik, to go zostawimy. Wiecie, ja tu chcę wbić jak najwyższy level, bo im wyższy level, tym lepsze gemy nam będą lecieć, nie? Chciałbym zobaczyć, jak wygląda Esteros. Ukończ 11 lok strefy światła, czyli Esteros już mogę mieć. Esteros też będzie dobrze kliknąć. Teraz rozumiem, obejrzałem filmik, no i gicior. W sumie to go chyba nawet nie musiałeś oglądać, tylko przeczytać informację, którą na nim pokazałem. Jeżeli chciałeś, to sobie powiedzmy jakoś zespeedrunować. Kurde, no sporo tego golda tu jest, ale no co ja mam z tym robić? Dobiję jeszcze 206? No raczej ta. Bez problemu, 206 siedzi. O, my tu... Może nawet jeszcze 207? Mamy bardzo dużo golda, może ja go znowu wydam. Tu mamy 1255, to ja sobie może wbiję 1155 HP, no i boczki. Boczki to ja bym dobił do jakichś 800, myślę, póki co. Dobra, idealnie. No trochę przesadziłem. Dobra, to 850 w takim razie. Żeby było równo, bo mam pierdolca na tym punkcie. Sianko Okujek, witam serdecznie. Widzę, że masz ikonkę Primika. Jak masz wolnego Primika, to oczywiście możesz zostawić na tym kanale. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. A, i w ogóle nowe dropki, widzowie, chyba się pojawiły, prawda to? Po co wy zgadujecie, ile ja mam grzyba na koncie? W sensie, po co wam to? Nie rozumiem. Idealnie.
Okej, teraz szczęście jeszcze też tak podbijemy. No Foduk, wydaje mi się, że musisz spróbować tego z mężczyzną. I... zobaczyć, czy ci się będzie podobać, czy nie, i wtedy się dowiesz. To chyba taki najprostszy sposób. Dobra, jeszcze troszkę damy z rękę. Nie, no nie pisz tak, Cinek. Przecież był leak tego ID jego, to ten co chce wiedzieć, ten wie. Ale wiesz, to było na starcie serwera, więc podejrzewam, że od tamtej pory to już tu mało kto siedzi. Są takie, wiecie, tak zwane sezonówki, które wchodzą tutaj tylko jak jest klikanie w pierwsze 3 dni serwera i potem już tu nie wracają. No to nie wiem, Foduk, no to w takim razie chyba nie jesteś. O, bez kitu, Tiger też niezły... podsunął pomysł. Dobra, Goldzika trochę zostawiamy na przebieranie. Teraz tak. Portal do piekieł spróbujemy ubić. Zobaczymy, czy się uda. Miejmy nadzieję. O Jezu, jak uniki siadają pięknie. O kurde, jemu też siada. Proszę. Dobra, mamy to. Mamy to. Pierwszy portal pokonany. PokChamp. Lecimy dalej. Teraz co ja tu mogę kliknąć jeszcze? Coś miałem zrobić. A, wiem co miałem zrobić. Wiem. Teraz tak. To sobie skipniemy. I ja chyba poczekam. Ile to mi się buduje? 6 godzin. Dobra, to może akademię sobie puszczę na 7, żeby coś tam się w międzyczasie budowało. I bardzo możliwe, że dzisiaj dobiję drewna i kamienia, żeby twierdza poszła na 12. Dlatego też tak zrobimy. I próbujemy. Okej. Strefa mroku, dobra. Troszkę tutaj gemików poskipujemy. Okej, no teraz będzie też dużo useless kluczy nam leciało. No właśnie o tym mówię. To jest klasyczny etap teraz. Dobra, jest gem na siłkę. Możemy go tutaj wsadzić. Jeszcze się przeloguję na wszelki wypadek. Okej, mamy z rękę. To na plus. Kurde, na zrękę już nam dałem 310, ale dobra, wymienimy jakiś najsłabszy, czyli chyba 135 dokładnie. Ale Foduk, ty serio piszesz czy trolujesz, bo ja już nie wiem. Tak, Bombo, dokładnie tak. Jest inta. Serio? No dobrze, no i co z tego, że będzie ją widać na YouTubie? No przecież temat jak każdy inny, tak? No nie wiem, Foduk, no w sensie... nie wiem jak to sprawdzić, nigdy nie byłem w takiej sytuacji jak ty. O, czy to jest Esteros? Tiger ci dobry pomysł podsunął. A właśnie, skąd ci się to wzięło, bez kitu, skąd ci się to wzięło? Okej. Okay. I tu pierwszych dwóch nam powinno paść, tak o. Dokładnie, 207 level i 209 od razu z bomby, pięknie. Jakieś epiczki nam jeszcze poleciały. Niech sobie będą. O, ewentualnie bez kitu, możesz iść do seksuologa. Może on ci jakoś pomoże się rozeznać. Wojtka Goli się pewnie naoglądał, stąd te wątpliwości. No okej, na 13 piętro mamy 1%. Ale mamy bardzo mocno... możemy bardzo mocno docisnąć wieżę. W ogóle przydałby się jeszcze event Kowala. Event Kowala by był idealny. Do tego, co my tu robimy.
Barbarowi da... Chociaż nie, a Maguś to ma? Maguś ma jakieś gówno, to damy Magusiowi. To do kotła. Tu od razu damy klejnocik. To możemy też do kotła wrzucić, skoro chce. Teraz tak, to jest pyk i tutaj najlepsza brońka dla Kunegundy. No to ta, z tego co widzę to ta. Mariuszek ma jeszcze... A Mariuszkowi to możemy zrobić tak. Jezus Maria, jakie to... No ja już to powtarzam za każdym razem, ale jakie to jest skomplikowane teraz. Żeby ten klejnot dodać, o co chodzi w ogóle? Na poważnie, Miłoszek, na poważnie jest to nasza long term postać, ale chyba na tej postaci nie będę stopał lochów. To będzie taki wyjątek od reguły, że będziemy te lochy na bieżąco cisnąć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przekminiłem sobie to i tamto, ale no co dokładnie, no jak już zacząłeś temat, to wyjaśnij jakoś mocniej, powiedzmy. A, tu mamy dwie. Dobra, to ta będzie lepsza. Zobaczcie, oni już są praktycznie cali ubrani. Tu jeszcze możemy wisior podmienić. Paseczek też i okej. Nie no, jeżeli ktoś nie jest takim typem, powiedzmy, klubowicza i tak dalej, prawa ręka Boga, to raczej nie ten. Ej, właśnie, a jest ktoś głodny w ogóle? Nikt chyba nie jest głodny, szkoda. No to nie, może mu się to nie spodobać, mimo że jest, nie? Wiesz, o co chodzi. Tam chodzą takie typy, że no... No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Lepiej niech nie idzie, bo go tam jeszcze dopadną. Nie no, aż tak, to chyba nie. Okej, to nam jeszcze padło, zwiadek nam jeszcze padnie, ale my tu już nie mamy miejsca, no my będziemy musieli te itemki wyrzucać. To jest takie marnotrawstwo, no ale co ja mogę zrobić, no? Muszę. Wolę chyba więcej golda zawki niż zostawiać te itemy. Pyk. Pyk. Teraz tak, pasek dla Mariuszka jakiś z dziurą możemy wziąć. Tu znowu na siłę, pozbądź się. Dla Woja, no pozbądź się i pozbądź się, dobra. Dobra, i tu z Maguśkiem może być problem. To sobie od razu podmienię. Usuń klejnot, cyk, cyk. Dobra, co dalej? Co dalej? Mamy bardzo dużo golda znowu. Uwielbiam event epicki po tygodniu od startu serwera, nie? Bo tu jest tyle do roboty. Yeah, exactly, exactly, Beardy. Beardy, I can see you have prime icon next to your nickname. Maybe you have free prime and can you give me that, please? Oni nie znają legendy i samo X-Pompa jak to robił, bez kitu, i samo był chyba pierwszy, który to robił. Neu 11 nie było właśnie tydzień po starcie, lipka była? A, no widzisz. O kurde, Primik! Jarken, dziękuję ci pięknie za Primika. Pierwszy miesiąc, mam nadzieję, że nie ostatni. Witamy w rodzince. Jeżeli masz ochotę, to wbijaj na mój serwer Discord dla widzów, połącz konto Discorda z Twitchem, dostaniesz rangę subskrybenta. Okej, okej, Beardy, no problem. W ogóle dzisiaj mamy piątek, nie? A co, jakby tak jakieś piwko za stówkę machnąć? Jak ktoś ma wolną stówkę, może wysłać, chętnie piwko wypije. Next one, okej, okay. I will note that. Ale powiem wam, że jest to ryzykowne, widzowie, bo... Potem się Karolincia nie chce ze mną całować, jak wypije Desperadosy z 2 albo 3, bo mówi, że... Cytuję, pierdolę piwem. A mi jest smutno.
wtedy. Same plusy? Yeah, ile ja dzisiaj leveli wbiłem? Near to 50 levels today. And I will do more, I think. 49? No. No tak, bo miałem 160, bez kitu. Widzowie, ja to bym w ogóle zrobił przerwę na busiorka. Bo tak w sumie zjadłem i nie zapaliłem, to jak nie ja. Tak, kochanie, chcę. Jeżeli są, to jak najbardziej poproszę. Uważaj, żeby nie ten. Jak ty już nie palisz? No nie, nie. Buba? Skarbeńku, ile dasz, tyle zjem. Tak samo jak kepsów nie je. Dobra, jeszcze możemy strefę mroku w sumie popchnąć. Cyk, cyk, cyk. Okej, nie ma miejsca znowu. Na zręczność coś? O kurde, plus 159. Bierzem to. Buciki dla Barbara, on nie ma butów, więc spoko. Tego też nie ma, więc też spoko. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, widzowie. Strefa mroku, pyk, pyk. O Jezu, ja zacząłem to klikać. 210 level mamy, znowu jakieś itemki. Paseczek jakiś dla Kunegundy tutaj. No spoko pasek, może być. Tu jakaś broń dla Mariusza, ale gorsza. No dobra, no. Sprzedaję, no bo co mam robić innego. Książę Ciemności też raczej padnie. To też nam raczej padnie. Znowu pozbądź się. O, czapka dla zwiada, to nam się nie przyda. Plus 15, to nie bardzo. Temu się przyda bardziej, pozbądź się. No i tu buciki już Barbar ma. Także też pozbądź się, dobra, lecimy dalej. Strefa mroku. Kamienny olbrzym siada. O, Maguś też nam siada, okej. To nam chyba cały ten noszek siędzie. Tak, to akurat wiem, że one są zlikowane od jakiegoś czasu, ale tak... Nie wiem, jakoś mnie to za bardzo nie interesowało, szczerze. W sensie, jak wejdą, to będą, o, może tak. Nam tu tak, pasuje, brakuje nam paska dla Barbara i broni. Broń ma Barbar w ogóle starą. Ten już ma wszystkie epiki, powiedzmy. No i te jeszcze troszkę brakuje. To możemy zostawić do kibla. I tego się pozbędziemy. Dobra, i zrobimy tak. A może i nie padnie tak łatwo? A dobra, jednak padnie. I odrażający demon. To jest 9 i 10 to jest chyba Woj. Woj tam też padnie. No, także Fedyx, bardzo prosty evencik, przyjemny. Tylko ciekawe, czy jako gracz free to play będzie się dało przez ten tydzień zrobić tak, żeby odblokować też trzecią skrzynkę, nie? No bo jednak ten legendarny gemik potrafi dużo zmienić. Tu nam daje sporo pancerza na plus, tu jakieś rękawiczki znowu, ale na wszystkie staty. I rogacz ognisty, wojownik. Chyba siądzie. Do której live'ik? Do 20 jakoś. Niepokonany. Dobra, siedzi. O, i to możemy dać tu. A mi się w ogóle dropy nabijają? Zacznijmy od tego. Nabijają się, dobra. Chociaż nie, może zanim procenty, to spróbujmy kolejny klucz wykopać. Może jakiś gemik wpadnie fajny. Cyk. No nie o taki klucz mi chodziło, ale dobra. Musimy to przeżyć. O, dobra, ten kluczyk. Tam liczyłem na jakiś gem, ale nie ma. Teraz tak, AM1. Pyk, pyk. No mamy jeszcze fajne procenty na te strefy mroku. To nam jeszcze fajnie powinno padać, dokładnie. Pyk, 212 level. Tu jest coś na siłkę. Plus 8 to pozbądź się. Jakiś wisiorek, plus 3. O, dobra, tu jaki wisior w ogóle stary. A, i to nawet tego gema nie wymieniam, bo to też jest stary gemik. I tu mamy klatę dla Mariusza, ale jej nie wymieniam, okej.
Dalej strefa mroku, szary gargulec. Niepokonany do 20, do 20. Jak mi zadajesz pytanie, to poczekaj, aż ci odpowiem. Czemu od razu uciekasz? Ja zazwyczaj odpowiadam praktycznie od razu. Okej, okay, mamy brońkę dla Magusia znowu. Fajna, może być. Tu już się musimy popozbywać znowu itemków. No to jest bardzo duża strata kryształu to, co ja robię, no ale tyle nam lochów pada, że co zrobisz. Jest jak jest. Na stincie, ale to ja mam podłączone dropy. W sensie, to oni decydują, kto ma dropy. I to oni mi je jakby dają. To nie jest tak, że ja odpalam sobie dropy i tyle. Tylko wybrane kanały mają dropy. Rozbij to na 3 dni. No może jeszcze w niedzielę coś tu poklikamy na streamku. Ale nie wiem, no ja chcę tu docisnąć ile tylko mogę, nie? Dobra, z tym już jest problem, ale na wieżę mamy 12%. To jeszcze tam wieża powinna siąść. Dokładnie, cyk, cyk. Pięknie. O Jezu, ile tu jest przebierania. Okej, to dajemy. Rękawice nam się nie przydadzą i mamy pasek dla Barbara. Barbar nie ma w ogóle paska, super. Kiedy spotkanie dla fanów? Oj, byczku. Obawiam się, że nigdy. Czasem jak gdzieś jadę w jakieś miejsce, czasem jak pojadę w jakieś miejsce, gdzie jest dużo ludzi, to zazwyczaj mówię, że w takie miejsce jadę, więc jak ktoś też jest, to może zawsze podbić. Ale no takiego stricte spotkania to ten, nie planuję robić. Magma pierścień na siłę? Serio? O, bez kitu. No dobra, podmienimy jak nam coś poleci. Nie zwróciłem uwagi. Czemu dropy mi nie lecą? Jongę, normalnie ci powinny dropy lecieć, mi lecą. Sam siebie oglądam i mi lecą, pokczam. Dobra, tu mamy kolejnego maga, to na razie się wstrzymamy. Kurde, nie wiem, czy... bo tak, mam prawie 2% na 13 piętro. Czy spróbowałeś to 13 piętro kliknąć? I wtedy się ewentualnie przebrać, dokładnie, mam równe 2%. Strefa światła, no chyba tak zrobimy. To jest woj. Może jeszcze jakieś tornadko ewentualnie? Właśnie, jeżeli masz zmutowanego streama Jongę, to wtedy ci dropiki nie lecą. Ale ty raczej nie masz zmutowanego. No dawaj, dawaj. To trzeba głośność na jeden ustawić ESA, albo po prostu zmutować karty zamiast streama. Taka opcja też istnieje, sam jej używam. Bo byście mnie słyszeli podwójnie. W sumie dla was to spoko by było. Słyszeć mnie dwa razy, a nie raz tylko. Jestem przekonany, ale no... taka opcja też istnieje. Mi lecą nawet na zmutowanym. No ty to jesteś w ogóle jakiś specjalny, ci powiem. Z tego eventu będzie można zdobyć dwa piwka? O kurde, to nie wiedziałem. To akurat spoko. To akurat bardzo na plus. Jezu, no 2% i tyle się trzeba naklikać. Ja nie wiem, te procenty to są jakieś zbugowane, no mówię wam. Jaki event? Letnie frajdo zbiory. Mówiłem o tym w odcinku na YouTubie, który wleciał 2 dni temu. Polecam się cofnąć i sobie posłuchać. Sianko Kumasz, witam serdecznie.
Ej, no autentycznie to jest prank, nie? Dobra, 10 grzybów jeszcze i się przebieram w takim razie, bo nie ma co. Dobra. Niestety nie siadło, no to przebieranko w takim razie. Szybsze przebieranko. Od kiedy tu są dropy za oglądanie? Od jakiegoś pół roku? Albo nawet lepiej. A, tą brońkę to możemy kupić dla Barbara od razu. Niech ma byle jaką. A tornado? Dobra, już się przebiorę. Ile mi tornado da? Z jeden level? Zobaczcie, my też mamy mało pancerza w sumie. W sensie mieliśmy. To też na wojowników nie jest za dobre, żeby mieć tyle pancerza. Nie no, na początku dropy były bardzo długo tylko i wyłącznie na oficjalnym kanale. Potem dopiero doszły poboczne kanały. To był jakoś, nie wiem, wrzesień, październik. No to... O Jezu, przecież już jest sierpień. No to bez kitu. To faktycznie dłużej, masz rację. To niedługo będzie rok, jak tu są dropy. A spróbuj Jongę odświeżyć streama, zmienić przeglądarkę. Pokombinuj, wariacie, coś w tym stylu. Już zrobione? A przelogowałeś się? Nie wiem, nie wiem. Dziwna sprawa. No wszystkim raczej dropy lecą, nie? A to ty, Krychamon, nie wiedziałeś, że tu są dropy? Jezu, tyle cię ominęło, wariać. Aż ci współczuję. Ej, kurde, my mamy strasznie, no właśnie, strasznie stare rękawiczki. Dopiero ruszyły, ale syf? No to widocznie nie przelogowałeś się, albo no nie wiem, czegoś musiałeś nie zrobić. Tu mamy, no co prawda... Dobra, podmienię. Niby na wszystkie staty, ale rozrzut fajny. Także zostawimy tak. Lecimy dalej. O, jest klatuwa, tylko znowu pancerz na minus. Niedobrze, niedobrze. Ale no co zrobisz? O, Jezus Maria, jakie cudo. I rękawiczki podmienione. Rozumiem, rozumiem, Krychamon. Dobra, teraz tak, lochy, tornadko. No na podkę to tam chyba trzeba niewiele oglądać, nie wiem ile, 20 minut, 30 minut? Chyba 30 minut na nieśmiertelkę. To jest akurat bardzo, bardzo na plus. Ale jeżeli właśnie jeszcze wracając do tego nowego interfejsu, do jego tematu, no to tak szczerze, bez kitu, no aktualnie ten nowy interfejs już jest fajny, nie? Po wprowadzeniu tych poprawek i tak dalej, to już... To już jest naprawdę spoko. Idzie ogarnąć fajnie. No mi jeszcze brakuje, mówię, zmiany wyglądu z poziomu prawego przycisku myszy i jakieś to wyciąganie i dodawanie klejnotów jest takie dziwne. W sensie, powiedzmy, teraz już się jako tako przyzwyczaiłem, ale tak, no jakoś dziwnie było. Nie ma nieśmiertelki w obecnym secie, jest spotka na główną statę? Serio? A to nieśmiertelka może jest w drugim. To nie wiem. Sianko Johnny, dzisiaj jestem do godziny 20. Plus, minus do 20. I jeszcze kolor stat? Bez kitu, tak, jeszcze kolor stat. W trzecim jest? Okej. Mi te wyprawy się nie podobają, dlatego zmieniłem na misję. No ja bym ci sugerował się nauczyć wypraw i je robić, bo dają o wiele więcej niż zwykła awka.
Także to taka moja sugestia. Pitbull wstał, daj spokój. On nagle potrafi tak losowo zacząć żreć mordę, że aż normalnie ja potrafię się wystraszyć. Jest naprawdę taki... Ten pies jest taki złośliwy, taki zawzięty, taki... No nie wiem, no. I to wszystko po matce ma. Chore. Czy grałem kiedyś w jakąś część Resident Evil? Tak. Grałem w... Ale to nie jest pudel. Grałem, nie pamiętam w którą część, ale wiele grałem. Bardzo swego czasu lubiłem tą serię. Ale jak byłem młodszy, to ogólnie w dużo gierek grałem, nie? Teraz mi się już nie chce. Dobra, sporo golda mamy. Pójdźmy w rękę. Znaczy, no niby coś tam ma z pudla, ale to nie jest pudel. Widzowie, a ma ktoś w ogóle wolnego primika? Jak macie, to dajcie, proszę. Jest ktoś może głodny? To raczej dopiero po 18 się pojawi, jak już. Głodny widz. Widzowie. No właśnie. Okej, okay, mamy 1500. Tu możemy dać, żeby mi zostały tak z 3 miliony. Cyk. Dobra. Dobra, no lecimy w tą strefę światła. Spróbujmy. Kurde, ale drugi to jest maguś, to też jest lipa. A właśnie, ja dostałem jakieś dusze z tego pakietu? Trochę dostałem w sumie. To mogę zacząć budować serce sobie. Chociaż nie, zrobimy tak i zrobimy tak. Pyk. Bo jest event dusz, prawda? Nie pomyliłem się. A nie, nie ma dusz? Jezus Maria. Do 20, kochanie, dzisiaj. Nie trzeba było, nie trzeba było, Krychamon. No to dałem trochę dupy, trudno. Lecimy to. Myślałem, że jest event dusz, ale dobra, to się i tak przyda. Nie musisz dawać suba, żeby dostać dropy generalnie. Ale no skoro kupiłeś tam, to oczywiście milej by było, jakbyś kupił tu, nie? No ale trudno już, rychło w czas. Większą paczkę zgarniesz z dropu? Bez kitu. Jezu, no przebrałem się, tyle stad nam wpadło i zobaczcie, i on nie chce paść. Jaki to jest twardy klocek, no. O, dziękuję. W końcu. Tylko dwa levele? Jaka długa walka w ogóle. Dobra. Jakaś czapeczka, to ją sobie zostawimy. No i co? No musimy 3 levele jeszcze wbić. Chciałbym dzisiejszy dzień zakończyć z 220 levelem. Nie wiem, czy nam się to uda, szczerze mówiąc. 0,22 na Magusia. Mało. Ale tego możemy kliknąć. Jakby ten drugi to był zwiat, to jeszcze. W tym 13 piętrze. Gdzie patrzysz te szanse na lochy? Wykrzyknik kalkulator. A co, czemu pytasz, do której mam streama? To mogę przecież wyciągnąć.
Kurde, no ten też na mnie pada. Pokazałbyś staty postaci, 1500 z ręki, 1300 powiedzmy HP i po 900 boków i szczęścia. Dobra. Wieżę mogę jeszcze popchnąć. Zrobimy tak. Foduk, dziękuję pięknie za 8 miesiąc Prime'ika. Dziękuję ślicznie. Dobra. Po co wierzę na razie? No każdy poziom wieży ci daje 1% na golda z misji, w sensie z wypraw. Także lepiej ją dotknąć jak tylko się da, żeby więcej golda zdobywać. Zwłaszcza jak teraz jeszcze event golda, nie? Ej kurde tu... A dobra, nieważne. Plus 15 możemy podmienić i tu jest na siłkę, ale to aż nam tak tyle nie daje. Niepokonany, nie spamuj, proszę cię. Nie spamuj, to głupota. Dobra. Co ja tu jeszcze mogę ubić? No albo zostaniemy na tym 217 i najwyżej coś jeszcze w niedzielę pokminie. Może bez kitu te 1000 runek nam wpadnie. Ale no chciałbym ten 1400. Surki mocno tracisz? No i tak i nie no. Znaczy tracę. Myślę, co ja tu jeszcze mogę zrobić, ale chyba nie za wiele. No gemiki by było najlepiej wymienić. Ale gemiki no to jest... bardzo drogi biznes. A może troszkę? No nie mogę no. Te gemy i tak bym musiał wymienić prędzej czy później. O, jest nas rękę. 3,29 już mi leci. 136. Pyk. Sianko Vidicox. Sianko rang 1, witam. Musiałem cokolwiek zrobić w zamian za to, co odwaliłem. Powiem ci, że nawet lepiej, bo ja za Prime'a dostaję więcej niż za zwykłego suba. Także bardzo doceniam. Kolejny na zrękę. What the shit? Co tu się dzieje? 136 następny, wymieniamy. Kolejny na zrękę. Co jest? Jak my tu chyba wygrywamy życie. 140, pyk. To może jednak tego magusia machniemy? Ej no. Nareszcie oddaję za te pierwsze dni. Za te pierwsze dni, widzowie. Które były takie gówniane. Podkręcony drop. Ta, odezwał się. O, HP. HP jeszcze nie zmieniałem. Też jak najbardziej mogę ten jeden. Dobra, i sprawdźmy. Sprawdźmy, czy nam to dużo dało. No, powiem wam szczerze, że tak. Tutaj mamy fajne procenty, chociaż ten loszek nam daje gówno, ale... ale no mamy ponad 10%, to możemy go kliknąć. Ulepszenia na 2 myślisz zrobić, Krzysiu? No w sumie. A nie, bo ja nie mam w ogóle metalu. Dobra, no to nie bardzo, to nie zrobię tego. Ej, no my na niego mamy, przysięgam wam, 12%. 12% mamy na niego. To jest prank. Cześć Kares, jak tam gitara, jak u ciebie? To może coś jest zbugowane, natomiast ten nowy loszek, który nam się odblokował w strefie mroku. Tu mamy fajne procenty, dokładnie. Dobra, mamy 218, jeszcze dwa.
Jeszcze dwa, żeby założenie zrealizować nasze. To mi dużo daje? Nie. To sprzedamy. Chociaż, kurde, to nie był item taki zwykły, w sensie do kibla ja go nie zostawiłem? Możliwe, dobra, nieważne. Nie wiem, czy tego niedźwiedzia nie kliknę, pyk. Odynie z Woj, też go raczej kliknę. Dokładnie, i herż drabusiu w Woj, też go raczej kliknę. Ale no, gemiki siadły ślicznie, nie? Parę skipów i same zręczności 1 HP. Dobra, sprawdźmy, co nam w ogóle poleciało. Klata jakaś dla Kunegundy się przyda. No pewnie jeszcze jak. Kunegunda ma zwykłą. I tu możemy wymienić. I teraz spróbujmy. W pakiecie za stówkę jest ze 100 koła metalu? Poważnie? No way. Dobra, pozbądź się. Teraz tak. Aligator. On nam chyba da 219. Dokładnie. Kolejny Woj. No tak średnio bym powiedział. Ale dobrze, sprawdźmy. Na 13 piętro mamy prawie 2%. Na tego Woja mamy tylko 2,20 już. Dobra, no to 13 piętro. To jest mag, no to może być ciężkie. Ale da nam to ponad 220 level, nawet chyba 221. I to będzie prawdopodobnie ostatni loszek, który dzisiaj klikniemy. Kurde, no tam zostało ile? 90 koła HP. Na EU15 będę grał albo zabójcą, albo magiem bojowym, w sensie, że paladynem. No to git, git. Jezu, jak szybko, a z Wojem na 3% się tyle męczyliśmy. Pięknie, mamy to. Mamy to, jest jakiś paseczek, dla Kunegundy się bardziej przyda. I sprawdźmy, wróżek Henryk, przyspieszymy. No jakieś tam krytki nam uratowały tyłeczek, nie ukrywam. I co, na kolejnego Woja? Może coś jeszcze tego? Prawie 3% na kolejnego Woja. Nie, no to nie może się tak skończyć. Dawaj dalej. Ten zabójca to long term? Tak. Jak najbardziej. Aha. Pokonaliśmy go i nam się zbugowało chyba, czy nie? Tak, walka się nie zapisała. Chyba. No, bez kitu. Long term, ale chyba bez stopowania lochów. Chyba tutaj sobie zagramy... No nie będziemy stopować lochów po prostu. No i teraz mamy Magusia. Dobra. Dobrze, widzowie, to chyba tyle, jeżeli chodzi o klikanko oczywiście, bo streamka nie kończę. Jeżeli chodzi o klikanko, to chyba tyle. Fajnie nam poszło. Wbiliśmy ile? 63 levele bodajże. 63 levele dzisiaj wbite. Także bardzo dużo. Wydaje mi się, że jeszcze w niedzielkę może coś na streamku poklikamy. Na tym zabójcy. Jeszcze jakieś takie przebieranko, jakiś ostatni docisk. Też tutaj jeszcze dzisiaj awki nie robiłem. Dzisiaj zrobię awkę, jutro zrobię awkę. Sporo wpadnie golda, statystyki wpadną. To też może pójdzie jakoś łatwiej. I mówię, no jeszcze troszkę wbijemy. Ale no cel był taki, żeby dobić 220. Wbiliśmy 223. Jest fajnie, jest sympatycznie. Co prawda, no tutaj do topki nam troszkę brakuje. Do tej ścisłej topki. Ale not bad, not bad. Jak sobie tutaj zrobię arenkę, to na pewno do jakiegoś top 15 wejdę. Także to jest git. Jeszcze musimy jakichś epików poszukać. Dokładnie, jak tutaj ziomek jest, który nam... chociaż... No dobra, dał nam.
Bo teraz jesteśmy mocniejsi, łatwiej nam będzie z tymi levelami 220 plus około. Tutaj tego woja to chyba zrobimy. Dokładnie. Dypex też ma dla... chociaż to jest mag, to jego raczej będzie ciężko. No ale właśnie, zobaczcie, tu mamy sporo epików u niektórych graczy, które sobie możemy jeszcze do klaserka znaleźć. No i ja polecę, powiedzmy, przelecę jakieś top 50. Pobujam każdego, kto ma dla mnie jakiś epik i potem sobie zrobię aweczkę. No i tyle, bardzo fajny progres, w sumie nam poszło lepiej niż myślałem. A jeszcze w niedzielkę, nie wiem kiedy to w ogóle wleci na YouTube'a ten odcinek, ale jeszcze w niedzielkę sobie dokończymy klikanie. Taki jest plan. Zobaczymy, jak nam to dalej pójdzie. Także zostawcie lajka, kupujcie grzyby z kodem neutral i pozdro.